19 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Dębowiec. Wybrano przewodniczącego oraz zaprzysiężono nowych radnych. Ślubowanie złożył również wójt gminy Dębowiec. Przede wszystkim, szanowni państwo, bardzo dziękuję za wybór na kolejną kadencję. Myślę, że to jest wielki dla mnie zaszczyt pełnić obowiązki wójta na terenie gminy Dębowiec, najpiękniejszej gminy na Śląsku Cieszyńskim. Chciałbym powiedzieć, że wynik mobilizuje. Bardzo dobry wynik, który udało mi się uzyskać, motywuje mnie do tego, żeby znowu zakasać rękawy i działać dalej. Nie planuję jakichś wielkich rewolucji, ale najbardziej tutaj z naszym komitetem, z ludźmi, z którymi współpracowałem przy okazji poprzedniej Rady Gminy i wyborów, które się w tej chwili odbywały, głównie nam chodzi o podstawowe rzeczy, żeby spełnić podstawowe wymagania dla mieszkańców, czyli drogi, oświetlenie, kanalizacja. To są takie podstawowe rzeczy, które chcemy spełnić, natomiast oświata jest dla nas bardzo ważnym też elementem, żeby zabezpieczyć nasze dzieci, żeby miały w dobrych warunkach się mogły uczyć, żeby nowinki, które wchodzą w tej chwili na rynek typu e-dziennik i różne podobne rzeczy, żeby też mogły funkcjonować. Będzie to na pewno udogodnienie dla mieszkańców. Jeżeli nam się uda pozyskać jakieś fundusze zewnętrzne, będziemy również próbowali pracować dalej nad halą sportową w Dębowcu. Więc planów jest wiele, zobaczymy jak będzie z realizacją. A jak z nową radą tutaj pod względem sołectwa Dębowiec? Mamy praktycznie no, całkiem nowy skład. Został tylko pan Roman Kłoda, a reszta wszyscy nowi. Jak pan to postrzega? To znaczy, dopiero będę cokolwiek mógł powiedzieć po kilku sesjach, jak te osoby będą się zachowywały w Radzie, ale myślę, że to nie jest wielkim problemem, mimo że no, jest to dla mnie wielką niespodzianką, że akurat tak mocno samo sołectwo Dębowiec się zmieniło pod względem radnych, ale myślę, że te osoby, które zostały wybrane, spokojnie sobie dadzą radę i będą współpracować po prostu. Od tej kadencji gmina Dębowiec oficjalnie używa już elektronicznego systemu do głosowania. Pierwsze obrady udało się przeprowadzić dosyć sprawnie, więc no jest to najważniejsze. Mieliśmy możliwość jeszcze za starej kadencji, były takie testy tego systemu. No, pojawiają się drobne problemy, ale myślę, że to jest kwestia kilku sesji i te problemy zostaną rozwiązane. Wydaje mi się, że tutaj no, współpraca będzie układała nam się bardzo dobrze. Jesteśmy małą gminą, gdzie no, wszystkim zależy na dobrej współpracy. Mam nadzieję, że nowym radnym również i myślę, że ta współpraca będzie układała się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że no, nasza gmina Dębowiec w ostatnich latach rozwijała się dosyć dobrze, więc no, głównym naszym celem, czy moim jako przewodniczącego Rady Gminy, będzie, żeby no, ten trend kontynuować. Wiadomo, są jakieś plany inwestycyjne, będziemy dbać o jakość naszych szkół, ale myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i najważniejsze, żebyśmy w tym kierunku wspólnie zmierzali. Szanowni państwo, bo już komisja statutacyjna rozdaje kartę do głosowania informacyjnie. Każdemu z państwa przysługują 2 głosy. Głosujemy przez postawienie krzyżyka 3 nazwiska. Mamy 3 kandydatów. Każdy z państwa posiada 2 głosy i można na tych 2 kandydatów wybranych przez państwa zagłosować. No ja bym przede wszystkim widział współpracowanie wszystkich radnych dla dobra osiągnięcia jak najlepszego celu, nie ukrywam, dla Ogrodzonej, ale też dla całej gminy. I myślę, że po prostu współpraca nowych radnych z radnymi, którzy już byli, będzie układała się bardzo owocnie i obiecująco. A jakieś główne punkty takie, na które państwo by chcieli zwrócić uwagę w gminie? Składowania śmieci w Ogrodzonej. Tym problemem trzeba będzie się zająć bardzo poważnie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo taki newralgiczny punkt, który trzeba wyeliminować. Jest to pierwszy raz i uczestniczyłem w sesji. Pierwszy raz, no muszę to po prostu się, jak to tak prosto mówiąc, nauczyć tego wszystkiego. Liczę na dobrą współpracę z radnymi, którzy reprezentują pozostałe sołectwa i myślę, że się będzie dobrze układać. Sprawy będą się dobrze układać i ten rozwój, który gminy, który śledziłem do tej pory, który był,
był właśnie pozytywny. Był ogólnie patrząc na mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, że wszystko szło w dobrym kierunku i myślę, że to będzie dalej realizowane.